witajcie. Na dzisiejszym vlogu będziemy rozsiewać wapno granulowane specjalnym rozsiewaczem do kosiarek ogrodowych, kładów i mini kosiarek. Jest to rozsiewacz firmy Agrex, model SP50. Ma tutaj przekładnię, która przekazuje napęd z kół na tarczę wysiewającą. Tak jak kiedyś były konne kosy polskie, tylko to jest włoski Agrex. Na pewno made in Italy, na pewno wielu z Was ma Agrexa, rozsiewacze takie do ciągników, bo też są produkowane. To od razu trzeba smaru dać. Tak jak wałki odbiorą mocy, smarujecie, to tu się smaruje oś. I będę wysiewał wapno granulowane Nordkalku Atrigran plus magnes, 25 kg. Wapno węglanowe Nordkalk Atrigran MG, wapno węglanowe magnezowe. Trawnik ma powierzchnię 6000 m2, bo działka ma 60×120, minus garaż z domem, minus kostka i minus taras daje nam 0,6 hektara, 6000 m2. Mam 10 worków, czyli 250 kg. 250 kg. A mam 0,6 hektara, czyli będę wysiewał w dawce 500 kg gdzieś na hektar. Około wysiejemy. I żeby wysiać 600 kg na hektar, mam tutaj workshop manual od tego. Znaczy się operation manual. Tak wygląda ten sprzęt. I to jest model SP50. SP50 będziemy wysiewać nawóz fine grain, czyli taki ładny. Ładny, bo jest naprawdę ziarnistość jest ładna. Ładnie jest to zrobione. Będziemy szerokość wysiewu 12 metrów. Będę musiał jechać 8 na godzinę przy 608 kg na hektar. I będę musiał mieć ustawione fit, czyli dawkę na 6,5. 6,5, czyli tak. Będzie zamknięta. Ja będę jechał i kładem do otwierał. I będę musiał utrzymywać prędkość 8 km na godzinę kładem. Tak wiecie, około. Jest tu fajna ciekawostka, że można nim wysiewać pszenicę 16 metrów, owiec na 8 metrów, żyto na 16, jęczmień na 12, ryegrass, czyli posieje nim może trawę, rapeseed, rzepak można nim siać i czerwoną koniczynę. Red Clover. Wysiewamy na trawniku te wapno. Zmieszamy to glebogryzarką jutro. Dzisiaj wysiejemy wapno, zmielimy glebogryzarką, to z 6 przejazdów zrobię. Później odpocznie to z 2-3 tygodnie. I zrobię znowu kilka przejazdów glebogryzarkami. Zawałujemy to, wyrównamy. Możliwe, że jeszcze glebogryzarka albo jakaś taka już brona. No i pójdzie siew, później damy jeszcze przed siewem w ten sam dzień, przed tymi bronami, jakieś brony muszę dokładać, załatwić, polifoskę, dam polifoskę 6,20-30 NPK, mam 150 kg starczy tutaj na 0,6 hektara, zabronujemy to i będziemy wysiewać
Albo tym siewnikiem będziemy siać trawę, albo ręczną taką, wiecie, gardeną. Która gardena nie popełni nam błędu i dlatego nie wiem, czy tym siać, bo trawa będzie droga też. Ja nie chcę zrobić pomyłki, a tym gardeną lepiej wysieję, bo idealnie na przykład pojadę tutaj przy tych krawędziach. Dobra, wsypujemy Nordkalk i lecimy. Będę jechał, kładę 8 na godzinę i w biegu, teraz jest zamknięte. Będę jechał 8 na godzinę i w biegu będę otwierał i zamykał dawkowanie i mam porobione tymi bambusami, trawa słoniowa to jest, mam porobione, wiecie, co 12 metrów znaczniki, że będę mógł prawie precyzyjnie wysiać to, tak jak wiecie, chorągiewki na kargulach i pawlakach, na samych swoich. Nie będę tego wdychał, jak ktoś chce wdychać, to niech sobie wdycha. I teraz mieliśmy wysiew 600 kg na hektar, ale powiem wam, że boję się, że coś pójdzie nie tak i podzielę to na 3. Zrobimy wysiew 200 kg na hektar, przy 8 na godzinę fit ustawimy na 3. Wolę przejechać 3 razy i zobaczyć za pierwszym razem, czy wyjdzie błąd, czy nie, niż miałbym to zrobić, wiecie, od razu 600 i mi zabraknie na przykład, nie? Że źle jest dawkowanie. Ale prędkość mamy też 8 na godzinę i ustawiamy na 200 kg na hektar, czyli na trójkę zmieniam. Wiecie, ręcznie ciężko by było to wysiać ładnie. WOM jest cały czas włączony.
Mamy już wapno granulowane wysiane. I dobrze, że poszedłem tą drogą i pojechałem razy 3 dawkę. Nie raz. Powiedziałem, że może być błąd, bo nigdy nie pracowałem takim rozsiewaczem. I jak byłem małym chłopcem, hej, to zawsze chciałem mieć taki mały rozsiewacz. Nawet nie myślałem o kładzie. Kład to była tylko taka gra na Commodore 64. I tam można było kładem pojeździć. I nawet w Polsce nikt jeszcze nie miał kłada chyba wtedy. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z wapnowania pod trawnik. I w następnym odcinku będziemy, to będzie jutro, będę go nagrywał, będziemy glebogryzarką robili przejazd razy 6, wszystko. Tak samo wpierw pojedzie Ferguson z tą wielką, Howardem, a małe narożniki zrobimy tą małą. Ale zobaczymy, ile Howard da rady. I później odczekamy 3 tygodnie. Może jeszcze to zawałuje wcześniej, zobaczymy, żeby nie schła ziemia. A może lepiej dać ci powietrza, jak myślicie? I odczekamy 3 tygodnie, później polifoska. Może nawet damy polifoskę 2 tygodnie przed sianiem trawy. Ale to jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oskar jedzie swoim Force Ritem. Turbo założył. Ale to jest jeszcze sekret, nikomu nie mówcie. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym Oskar będzie testował turbo w Force Ritcie. W IF-ie. Tu mam takie znaczniki, co 12 metrów, raz, dwa, trzy, cztery. I z drugiej strony też miałem znaczniki, co 12 metrów i wiedziałem, jak jechać. I też tam. I na tej zasadzie poruszałem się jak GPS-em.